Tak Niemcy walczą z nasileniem epidemii. Nowy bilans koronawirus w Niemczech. Ponad 2,4 tysięcy przypadków w ciągu doby. W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2467 nowych zakażeń koronawirusem i 6 kolejnych zgonów, poinformował w poniedziałek rano 12 października Berliński Instytut imienia Roberta Kocharki. W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 325 331 przypadków koronawirusa. Z powodu COVID-19 zmarło 9621 osób. Największy wzrost nowych przypadków koronawirusa notowany jest obecnie w Berlinie, Bremie i Hamburgu. Wyższe od średniej liczby zakażeń są także w Nadrenii i Północnej Westfalii, Bawarii i Hesji. Nowe restrykcje w największych miastach, w tym w stolicy kraju, Berlinie, z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa wprowadzono od soboty ograniczenia. Obowiązują one zwłaszcza w weekendy i dotyczą godzin pracy restauracji i barów, a także sklepów. Lokale są zamykane w godzinach 23:06 rano. Ograniczenie obejmuje też wszystkie sklepy, poza aptekami i stacjami benzynowymi. Na stacjach jest zabroniona sprzedaż alkoholu.